Oszczędź! Precz. Nie chcę cię więcej widzieć. Dzięki. Nie zobaczysz.
Dzięki, panie. Zwariować można. Ten przeklęty las roi się od dziadostwa. W dodatku ten kurwisyn całkiem ogłupiał. Kto? Troll. Od lat bierzemy to za przechodzenie przez most, ale miał w zamian dbać, żeby ten się nie zawalił. I miał odganiać dziadostwo. To o co chodzi? Kupcy z portu mnie posłali, żebym się dowiedział, co i jak. Tędy wiedzie jedyna droga. Patrzę, a most w ruinie. A ta bezczelna kutasina wyciąga do mnie łapę i chce gorzały za przepuszczenie. Przez tę kupę gruzu się pytam? A ten jak mi w pysk nie przyłoży, wszystkim gwiazdy zobaczył. Loredo wyznaczył nagrodę za jego głowę. Ten suczy syn to by nas najchętniej całkiem od świata odciął. Most jest nam potrzebny, tyle że naprawiony. I troll jest nam potrzebny, tyle że trzeźwy. Jak chcesz zarobić, to nie zabijaj trolla. Idź do naszego wójta, on ci wszystko wytłumaczy. Nie ma. Czego nie ma? Przejścia nie ma. Daj wódki, będzie. Czy ja ci wyglądam na karczmarza? Nie ma wódki, nie ma przejścia. Macie tu trolla? Ano, w lesie nad rzeką troluje. Ale to swój troll, nie lza go ruszać. A, z tych pożytecznych. Pojmuję. Więcej dobrego robi niż Loredo. A przy tym chlejebniej. Most naprawia, w szkodę nie wchodzi. Oszczędźcie go. Na starucha rusz... Dzięki. Bądź zdrów. Podobno nie chcesz pozbyć się trolla. Jak go zabraknie, kto będzie most utrzymywał? Najmiesz ludzi. Wiesz, ile kosztuje rzemieślnik? A ten głupi troll za marne myto jako tak odbył most. Most rozwalony, a troll napada na ludzi. Ano, kłopot w tym, że nam się trollisko rozpiło. Gdybyś sprawił, że przestanie chlać, to... Jestem wiedźminem, nie niańką. Dobrze ci zapłacę. Ile? 100 orenów. 200. Drogiś, ale co tam? Niech wszyscy wiedzą, że dobro wioski jest dla mnie najważniejsze. Widoczków się zachciało, co?
zdychaj. Już! Nie bij! Jużem grzeczny! Jesteś pijany. Ludka dobra. Głowa boli, ale rozum nie boli. Rozum nigdy nie boli. Bez powodu. Zabili mi babę. Dobra była. Mięso gotowała. Kto ją zabił? Nie wiem. Siedziałem na moście. Wracam do leża. Mięso nie pachnie. Baba leży, głowy nie ma. Muszę pić. Do karczmy nie mogę. Ludzie by zabili. Muszę pić. Jak znajdę morderców twojej baby, przestaniesz chlać? Nie znajdziesz. Mam tu przyjaciół. Pogadam z nimi, zobaczymy. Daj wódki, krasnolud. Woda ci się na oczy rzuciła. Bo coś wrócił? Zdawało ci się, trolu. Nikogo tu nie było. Jak zdrowie, babciu. Trzymam się, synu. A czego ty u nas szukasz w Bindudze? Zabójców króla. No proszę. Nawet Foltesta przeżyłam. Jeszcze przeżyję Loredo i nic mnie już nie będzie tu trzymało. Witam. Geralt z Rivii, król Wiedźminów. Wiedźmin królów. Z przyjemnością. Świętujecie coś? Wielką wygraną. Ciekawe. Załatwiliśmy Vejopatisa, czy jak mu tam? Trzynastka odrąbał mu łeb i przyczepił do życi. Zachowaliście się jak bydło. A co, zabawić się nie można? To tylko drewniana kukła. To bawmy się po naszemu. Racja! Wykałaczki! Zmierzysz się ze mną w rzucaniu nożami? Chętnie. Wes przeciwko Wiedźminowi! Obstawiamy, panowie! 10-1 na Wes! Wiedźmin, wiosło na ścianie! Zwyciężyła Wes! To są obesrańcy, co zbezcześcili posąg Vejopatisa! Na widły ich! Uważaj, co mówisz, kmiocie! O co chodzi? Takie tam
Urządziliśmy sobie turniej. Rzucali nożami w posąg Vejopatisa! Żołdactwo bezcześci nasze bóstwa! To nie są żołdacy, tylko niebieskie pasy. Wiesz, co to znaczy? Niebieskie czy zielone, jeden pies! Kurwie syny, wszystko jak jeden mąż! Co powiedziałeś? Ja tylko... Powiedziałeś, co myślisz! I dobrze! Tak trzeba! Piwo dla tego dzielnego człowieka! Wypij moje zdrowie! Zdrowie kurwiego syna Vernona Rosha! Vernon... Gówniane macie naczynia w tym waszym flotsam. Niegodne bohatera. Ale mam pomysł. Chlaj z podłogi piwo od kurwiego syna. Geralt, zrób coś. Spróbuję, Vernon. Daj spokój. Nie warto. Gówno, wiesz. Tym razem wam się poszczęściło, kundle. Precz stąd! Muszę się przejść. Za surowo go oceniasz. Nie lubię sadystów. Widzisz, Vernon był półsierotą. A co to ma do rzeczy? Wychowywał się w nędzy. Żeby nie pomarli z głodu, jego matka została kurwą. Dzieciaki nazywały go kurwim synem. Od tamtego czasu źle znosi to wyzwisko. Chodź, napijemy się. Dobra. Pamiętacie, jak czekaliśmy na odsiecz w jaskini? Kto by nie pamiętał, z głodu żarliśmy torf. To były czasy. Wypijmy za pożywny torf! Co powiecie na małe zawody? Kto pokona Geralta na rękę, dostanie beczkę piwa. A jak wygra Geralt, to co? Dam ci swój miecz, stary. Nie jeden łeb od niego spadł. Dzisiaj się już takich nie kuje. Niech będzie. W gardle mi zaschło. Polej no tam który! A pamiętacie, jak się raz założyłem z porucznikiem, że wychędożę 4 erski na raz? Powiedział ci, że prędzej na kurwich dupach przepłyniemy morze! Dałbym radę! Pewnie, tyle że elfek zabrakło. To zaczynamy. Przekonamy się, czy 13 da radę Wiedźminowi. Po zawodach. 13 zgarnia beczkę piwa. I stawia! Olej no tam który! Pamiętacie, jak kiedyś wjechałem koniem na żreło? Nie pamiętamy. Napij się, to ci się pamięć odświeży. Ejże! Panowie, nasze zdrowie! Całkiem jak po litwie. Garga, gargu, gargę? Tam to było chlanie. Zażgaliśmy całe pole bitwy. Na kurwich dupach do raju! Toście pochlali? Jak żyję, nie widziałem czegoś takiego! Czegoś nie widział. No, takiego widowiska! To znaczy? Jak nie pamiętacie, to tym lepiej dla was. Odśwież mi pamięć. Za kilka orenów może by mi co powiedział. Z pewnością stać cię na więcej. Masz. A teraz gadaj. Idźcie do burdel mamy, ona zna szczegóły. Po kiego grzyba my to nosimy, szefie, skoro... Żeby nie odwyknąć.
to. Noś, noś. Ten bigos chyba ma już dosyć. Wiedźmin Geralt, zwany Białym Wilkiem. Łatwo mnie pomylić z miejscowymi, to fakt. Talar uprzedzał, że będziesz złośliwy. Talar cię przysyła? Ano, załatwiam tu interesy, więc dotąd prosił, aż wyprosił. Mam wiadomość i przesyłkę. Mówiłeś, że masz wiadomość od Talara. Wiernie cytując, słuchaj się, kurwa, we wszystkim Rosza, bo to patriota, chociaż chuj. Sępy już krążą nad trupem Foltesta, ale radzę sobie. Dorwij skurwieli, nie daj się. Postscriptum, ale w zamku to zjebałeś. Dawaj tę przesyłkę. A proszę, kamień z serca. Nie byłbym dobrym agentem. Tyle nerwów i język jak kloaka. Powodzenia, ja wracam do moich spraw. Pozdrów Talara. Pozdrowie. Widzieliście to? Jest! Życie. Uszanowanko. Wiesz, jak to jest na Wiedźmina i Strzygę? Nie wiem, powiedz.
On obala flaszkę, coś tam próbuje, wreszcie zasypia jak zabity, a ona wstaje rano jako dziewica. Witaj. Czym mogę służyć, kawalerze? Podobno ty najlepiej wiesz, co tu się wczoraj działo. Lepiej nie pytaj. Lepiej mów. Nie ma nic za darmo, a już na pewno nie w bordelu. No, niech będzie. Gadaj. Przyszliście tu w pięciu. Chociaż nie. Przyczołgaliście się. Przyczołgaliśmy się? A jakże? Jeden z tych niebieskich zamówił 5 dziewcząt. Dałam wam najlepsze, bo dobrze płaciliście. Co było dalej? I to jest najciekawsze. Bo zamiast chędożyć jak normalni ludzie, to wsiedliście na moje dziewczyny i kazaliście się im zawieźć do portu. Niemożliwe. Spytaj tej, co mundur nosi. To Wes też tutaj była? A była, była. Próbowała was powstrzymać, ale gdzie tam? Uważaj na lewy sierpowy! Niech mnie trole biją. Rozmawiałem z burdelmamą. To wszystko prawda? Próbowałam was uspokoić, ale uparliście się, że na kurwich dupach przepłyniecie rzekę. Nie udało się, ale dzielnie próbowaliście kilka godzin. A dalej co było? Stwierdziłeś, że chcesz zostać żołnierzem niebieskich pasów i koniecznie musisz mieć tatuaż. Jaki tatuaż? Taki jak my. No i masz. Cholera, gdzie moje rzeczy? Rozrzucały się, gdzie popadło. Schowałam je do tego kufra pod oknem. Dzięki, Wes. Szczęść Boże! I co tam u was? W dzień wołania dzieciaków, w nocy jęki starucha. To w czym możemy pomóc, he? To w czym możemy pomóc, he? To w czym możemy pomóc, he?
Tylko spokojnie! Jakieś postępy? Alchemicy używają tkanek troli do swoich badań. Ich oczy i ścięgna są składnikiem wielu środków. Rafard Biały eksperymentował również z krwią, twierdząc, że posiada właściwości regeneracyjne. Mylił się. Istnieje powód, dla którego alchemik chciałby odciąć trollowi całą głowę? Nie sądzę. Chyba, że na trofeum. Dobrze cię widzieć, Zoltan. Właściwie co tutaj robisz? Długo by opowiadać. Zasrane to życie. 6 lat tyrasz jak wół, słuchasz bździn starego Breckenridge'a. Klejnoty kupujesz. Zerwała zaręczyny. A ja dureń gawota się uczyłem. Ale chuj tam. Było, minęło. Cznia cię Dorę, młotownię w Nowigradzie i wszystkich Breckenridge'ów świata. Wracam do handlu. Mam pytanie, Zoltan. Siadaj, Geralt, stary byku. Zawsze mówiłem, picie w pojedynkę jest jak sranie w towarzystwie. Innym razem. Siedzisz tu dłużej, znasz tutejsze zwyczaje. Żaden ze mnie badasz, ale pytaj. Na co komu głowa trolla? A na co po chałupach wieszają niedźwiedzie łby, żeby pokazać, jak jest ich chojraki? Wieśniak, co ma łeb trolla na ścianie, niejednej kobicie kieckę zadrze. Dzięki. A ty gdzie? Idę pozwiedzać chałupy w Windudze. Są mu 2 miecze. Gubi je czy co? Cóż, sąsiedzie, chłop na schwał! Znowu króla zamordowali, słyszałeś? Szkoda, że tylko jednego. Synu, co ty wygadujesz? Witaj, Wiedźminie. Witaj, Białowłosy. Gdy jesteś w pobliżu, mój medalion drga. Reaguje tylko na magię i niebezpieczeństwo. Może ostrzega cię przed plaśnięciem w pysk? Racja, nie moja sprawa. Posłuchaj uważnie. Może i ludzie gadają, że jestem wiedźmą, ale nie zajmuję się czarami. Nie wyglądasz na kogoś, kto przyszedł zamówić urok lub klątwę, więc jesteś albo tropicielem sensacji, albo tropicielem czarownic. Nie chcę cię zadenuncjować,
Ale też nie chcę cię oglądać, jak tańczysz nago przed ołtarzem Vejopatisa. Chcę kupić zioła. Zioła? Zioła. Na własny użytek. Co mu dwa miecze? Gubi je, czy co? Głowa trolicy. Pierwszorzędna robota. Prawda? Skóry pierwsza klasa. A i garbarz sroce spod ogona nie wypadł. Tu kobylarz, gach, tam cielątko nieboże. A i wydrze futerko się znajdzie. Polujesz? W królewskiej puszczy nie lza polować. Wie to każde dziecko. Zresztą strach teraz między drzewa wchodzić. Co się porobiło z potworami? Widać w okolicy przybyło pożywienia. Po mojemu szykuje się wojna. Niekoniecznie. Skojatel napadają na kupców, walczą z wojskiem. Dla trupożerców to idealne warunki. Znaczy, trzeba zaczekać na lepsze czasy i poprzestać na małym. Jak zresztą uczy dobra księga. Skąd masz ten łeb? Kupiłem. Majątek wydałem, ale warto było. W Bindudze nikt nie ma trolowej głowy. Kto ci sprzedał? Dymitr. Kto inny odważyłby się trola w leżu zdybać? A tego Dymitra gdzie znajdę? Tego nie wiem, ale wieczorem na pewno trafisz na jego kompanów w karczmie. Odkupię od ciebie tę głowę. A w życiu? Łeb jest mój, no i chuj. Dobrze zapłacę. Chyba, że wolisz barter. Jak już, to możemy zagrać w kości. Jeśliś tego wart, oczywiście. Dzięki. Pomogłeś mi. Chciałbym zagrać w kości. Z byle kim nie gram. Jak się dowiem, że coś umiesz, to może dam ci szansę. Kedmil Gwynplaine. Nurtuje mnie pewne pytanie. Wal. Co taki wiedźmin Maciego Gamera? Pracujesz dla Dymitra? A ty to kto? Bo widzisz, chojraku, trochu się już gubię. Przysyła cię ta szmata, chłopaki od Fistechu czy Loredo? Gadaj mi tu zaraz. Słyszałem, że upolowaliście trola. Nie twój zasrany interes.
Rzeźnik z Blaviken. Słyszałeś o nim? Każdy słyszał. Ono jednym cięciem flaki potrafi wypluć. Ano, potrafię. Jak mi nie powiesz, gdzie jest Dymitr. Przyozdobię te ściany twoimi flakami. Spokojnie. Mów. Dymitr przesiaduje na cmentarzu obok tej śmierdzącej wiochy. No widzisz. Jak chcesz, to potrafisz. Wybornie go bi! Niech mnie trole biją. Wiem, co z ciebie, Zasiłko. Loredo się pozna, że to zwykły elf, a nie żadna wiewiórka. Gówno się pozna. Uszy szpiczaste, szpiczaste. Wsadzimy truchło w zielone łachy i Loredo zapłaci stówę. Tyle daje od łba. Ponoć Malena dostaje jeszcze więcej. Musi obrabianie strażników to lepszy interes niż obrabianie elfów. Ani słowa więcej o tej kurwie, jasne? Zdradziecka szmata. Już niedługo się z nią policzę. Za słabo jej dogadzałeś. Nie można dziewczyny winić za ambicje. A sztywny delikwent na ziemi to kto? To będzie sublokator naszego wiewióra. Jakiś szpicel z Wizimy. Loredo kazał się go pozbyć, więc skoro mamy wakat na żalniku, trzeba wykorzystać okazję. Nie wygląda na szpiega. Trupy nigdy nie wyglądają na szpiegów. A, i trzeba go przeszukać, zanim pójdzie do ziemi. No to jesteś Dymitr? A co cię to kurwa obchodzi? Masz pozdrowienie od trola. Zabić go! Ja!
Daj wódki, krasnolud. Woda ci się na oczy rzuciła. Bo coś wrócił. Ukarałem morderców twojej żony. Mojej. Znajdziesz to, co z nich zostało na cmentarzu. Znajdę. I naprawisz most. Naprawię. Tylko żeby ci się łapy nie trzęsły. Koniec chlania, spokój w głowie. To tylko wiedźmin. Po co mu dwa miecze? Gubi je czy co? Jesteś mi winien 200 orenów. Dostaniesz 100. Widzisz, umówiłem się z tobą i z trolem. On dotrzymał słowa. Ty nie. Nie mam tyle pieniędzy. Poszukaj dobrze. A jak nie znajdę? Wtedy to ja poszukam. Rozbój. Można, żyj się. Zjedz coś, blady jesteś. Co taki wiedźmin ma się go... Czego? Komendant chciał mnie widzieć. Zostaw broń i właź. Dobrze jej pilnuj. Jest bardzo cenna. Poczekaj, wilku. Też mam do pogadania z panem komendantem. Włazicie czy nie? Słuchaj, jestem oficerem, a ty zwykłym chłystkiem. Jak będę chciał, żebyś... Chodźmy już, Rosz. Z takim wojskiem Loredo nie obroni przystani przed pijanem.
Balista. Fajfus ma balistę. Wiesz, co to za broń? Mhm. Ramiona wzmocnione spiżowymi sprężynującymi płytkami i naciągane cięciwą z końskiego włosia mogą wyrzucać ciężkie bełty nawet na kilometr. Tak, tak. Strzela dwa razy na minutę, ale nigdy w to samo miejsce. Odrzut. Już to gdzieś słyszałem. Znasz się na balistach? Znałem kogoś, kto się znał. Nieważne. Muszę ją uszkodzić, inaczej jesteśmy zdani na łaskę Loredo. Wszyscy są pijani w trupa. Sprowokuję strażnika. Spokojnie, Roż. Nie będę się znowu bić z tym motłochem. Dopóki balista działa, nikt nie przepłynie rzeką bez zgody Loredo. Sam się tym zajmę. Ty się napij. Nie ma to jak zabawa przy ognisku. Lepsza jest tylko zabawa pomyśleć, przy ognisku. Że ta nie kręć się tu. A już całkiem najlepiej, jak jeszcze jest kogo wyhedożyć. Weszą tu niby psy na śmietniku. Słyszeliście? Odwiedziło nas dwóch ważniaków. Ciekawe, czego chcą. Wujek, opowiedz ci bajkę. Byle cię było stać na to bajdurzenie. Bo za mniej niż 10 orenów ucha nie nadstawiam. Nie kręć się tu. Nie kręć się tu. Ten jeden to... Nie ma to jak zabawa przy ognisku. Podobno wiedźmaki nie mają potrzeby. Zajmij się balistą, Geralt. Wiedzieliście? Loredo jest zajęty. Ta wiedźma Sheila teraz u niego siedzi. Później przyjdźcie. Geralt, chodź na dół. Porozmawiamy. Ta szczęście nasz komendant zarwał wszystko. Taka tu mała. Wujek, opowiedz ci bajkę. Byle cię było stać na to bajdurzenie, bo za mniej niż 10 orenów ucha nie nadstawię. Tak? To co, czekam aż jaśnie pani skończy z jaśniechamem? Szkoda czasu. Zdaje się, że zwaliła się tu cała straż z Flotsam. Warto by się rozejrzeć. Widziałeś kusznika za domem. Zajmę go czymś, a ty spróbuj się przekraść na tyły rezydencji. Dowiemy się, czego tak pilnują. Wybaczcie, panowie, przypadkiem usłyszałem waszą rozmowę. Czego chcesz? Właściwie to ja ze sprawą do Wiedźmina. Mam dla was propozycję. Propozycję? Ciekawe. Podejrzewam, że nie zjawiłeś się tu dla przyjemności. Dobrze podejrzewasz. Słyszałeś już o potworze w rzece? Obiło się o uszy. Prędzej czy później ktoś na pewno da ci na niego zlecenie. Przypuszczam więc, że... Przestań przypuszczać i podejrzewać. Wyduś wreszcie, o co ci chodzi. Nasz zacny gospodarz jest w posiadaniu części pułapki przygotowanej specjalnie na te bestie. Zamieniam się w słuch. Za domem jest magazyn. Loredo trzyma tam przeróżne skarby zarekwirowane kupcom i podróżnym. Tyle, że jest tam tego bardzo dużo. Ale ty zapewne wiesz, gdzie dokładnie mam szukać. Tak. Widziałem, jak żołnierze komendanta wynosili to ustrojstwo do ogrodu. Umieścili skrzynię na platformie położonej przy samym murze, tym od strony dzielnicy rzemieślniczej. Dlaczego mi o tym mówisz? Musimy jak najszybciej pozbyć się tego potwora. Powodzenia! Dobra, ja zajmę się strażnikiem, a ty spróbuj się przekraść. Mhm. Potrzebujesz czegoś, Brzydalu? Brzydalu? No, ładny to ty nie jesteś. Ale... Nie przejmuj się, kobiety lubią brzydali bardziej niż wymuskanych lalusiów. A ty jesteś wyjątkowo brzydki. Chcesz się zabawić? Teraz nie mogę, ale znajdę cię w miasteczku. Jak się nazywasz? Margarita. Chciałem zrobić koledze niespodziankę. To ten smutas przy baliście. Ostatnio jakiś baran chciał, żebym czytała mu wiersze. Nie lubię takich ekstrawaginacji. Myślałem o czymś bardziej tradycyjnym. To co ma być? Twoja specjalność. Dobra, mam stałą stawkę. Ale z dala od balisty. O, to wyjdzie więcej. Co? Za usługi niestandardowe trzeba dopłacać. Takie zasady. Niech będzie. Dobra, idę się zająć chłopaczyną. Dawno się tak dobrze nie ubawił. A już ci. A znacie to?
Raz mały elfik szedł se drogą, psia jego mać. Aż tu krasnolud dorypał budogą, psia jego mać. Jestem na służbie. Oś ty kurdów lub żyć twoi koledzy się dobrze bawią. Czemu masz być pójdę na skargę do twojej mamy. Psia jego mać! Pośpiewaliście? Nie. To może czas na... Masz ochotę trochę się odprężyć, smutasku? Jestem na służbie. O, daj spokój. Jak było? Z takim cycem jeden to się nosi, jakby jakim królem był. We flot sam złodziejom obcina się dłonie. Nie mogłem znaleźć wychodka. Masz szczęście, że komendant ma do ciebie sprawę. Idziemy. Panie komendancie, wiedźmin został złapany w ogrodzie. Dawaj go tu. Tak jest. Właśnie skończyliśmy omawiać pewną kwestię. Rozumiem, że ty też w interesach. Nie zupełnie. Komendant chciał mnie widzieć. Zatem zostawiam was. Do widzenia. Jesteś wreszcie. Nie chcieli mnie wpuścić, póki była tu czarodziejka. Widziałeś ją? Odmalowana jak markietanka na przemarsz wojsk. Czarodziejki myślą, że wszystko im wolno. Słyszałem o tym, co się wydarzyło w Temerii. Wysłano za tobą list gończy. Paskudna sprawa. Ale myślę, że się jakoś dogadamy. Muszę wiedzieć, czego legendarny biały wilk szuka na takim zadupiu. Przecież jestem tutaj prawym. Szukam mordercy Foltesta. Tutaj? Skoja, Tel maczali w tym palce. Ich ślady prowadzą do Flotsam. Masz szczęście, że trafiłeś na Bernarda Loredo. Jeśli mówisz prawdę i Jorvet ma na rękach krew króla, pomogę ci go dopaść. Co z Vernonem Rochem? Dlaczego go nie wpuściłeś? Roche? Wiesz, jaka sława go otacza? Tacy jak on najpierw działają, potem myślą. A gdy działają, z reguły przelewa się krew przypadkowych osób. Mam nadzieję, że jesteś po naszej stronie. A czyja to strona? Ludzi z Flotsam. Od lat terroryzowanych przez elfich bandytów. Wasze kłótnie to nie moja sprawa. Tak? Przecież zabijałeś elfy na wybrzeżu Flotsam. Zostaliśmy zaatakowani. Nie pojmujesz, że... To ty czegoś nie pojmujesz, Loredo. Ja nie jestem nawet człowiekiem. A kim? Elfem? Krasnoludem? Nie! Więc przestań opowiadać bzdury! Mam w dupie, że wołają za tobą odmieniec, bo masz białe włosy i świecące oczy. Jesteś człowiekiem jak inni. A tutaj trwa wojna. Nie da się siedzieć okrakiem na płocie. Do rzeczy, komendancie. Jesteś wiedźminem. Twoim zadaniem jest obrona prostaczków przed potworami. Ja chronię ludzi przed niebezpieczeństwem ukrytym wśród drzew. Ty nienawidzisz nieludzi. Nienawidzę Jorveta! Nienawidzę tchórza, który zamiast mierzyć się z żołnierzami napada bezbronnych! Kurwiego syna, który mordując kobiety i dzieci woła, że walczy o wolność! On jest potworem, Geralt. Złą siłą, przed którą chronię ludzi. Jeśli ktoś pomaga potworowi, to w moich oczach staje się takim samym potworem. Wystarczy. Rozumiem. Wszystko jasne. Nie chcę, żebyś go zabił. Nawet ty nie pokonasz całego komanda. Mam pewien pomysł, ale nie będę teraz o tym mówił. Wiewiórki coś szykują, zapuszczają się coraz bliżej przystani. Podejrzewam, że chcą zaatakować barkę, która cumuje w naszym porcie. Co jest na barce? Bandyci, mordercy i gwałciciele. Mają odpłynąć do więzienia w Drakenborgu, jak tylko... Jak tylko dołączy do nich ich niesławny dowódca. Wisienka na torcie i najwspanialsze trofeum Bernarda Loredo. Z ust mi to wyjąłeś. Dopóki Jorvet pozostaje na wolności, ludzie, elfy i krasnoludy nie będą w stanie żyć obok siebie bez wzajemnych podejrzeń.
Muszę się dowiedzieć, co planują wiewiórki. A skąd miałbym mieć takie informacje? Nie doceniasz mnie, Wiedźminie. Może i bywam uprzedzony, ale nie posyłam na sznur niewinnych. Chociaż kiedyś będę musiał coś z nieludźmi zrobić. Weźmy na przykład twojego przyjaciela Zoltana Chivaya. Kontaktował się z Jorvetem. Jak ma mi pomóc, skoro nie może wyjść za mury? Widzisz, Geralt, zaufanie buduje się małymi krokami. Mógłbyś na przykład pomóc nam rozwiązać pewien problem. Potwór rzeczny Cairan zablokował nasz port i miasto traci przez to dochody. Zabij Cairana, to uznam przestępstwa twoich druhów za odpracowane. Wtedy Zoltan zaprowadzi cię do Jorveta. Jestem wiedźminem. Nie pracuję za darmo. Ma się rozumieć. Jeśli pomożesz nam w schwytaniu dowódcy Skojatel, wypłacę ci okrągłą sumkę z kasy faktorii. Spróbuję się czegoś dowiedzieć. Ufam, że przyniesiesz pokój, Flotsam, chociaż rozpętujesz burzę gdziekolwiek się pojawisz. Nie zawiedź tego miasteczka, Geralt. Bywaj. Podobno wiedźmaki nie mają pod... Węszą tu niby psy na śmietniku. Czego, dziadu? Ten bydlak mnie nie wpuścił. Zobaczymy się później. Pamiętaj o broni. Mówię mu, biorę mieszek albo biorę mieszek i życie. I co on na to? A on jest jeszcze trzecia opcja. I widzę, jak ręka wędruje do noża. Chojrak! I co? Dostał między łopatki skuszy. Ale trafiło na biedaka. Biedni zawsze się stawiają.